Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich obchodzi w tym roku 90-lecie działalności. Wielkopolska to ważny i silny ośrodek polskiego wioślarstwa. W naszym regionie tę piękną, ale jednocześnie trudną dyscyplinę uprawiać można w 7 klubach. W 4. odcinku cyklu przedstawiającego Wielkopolskie Wiosła prezentujemy Towarzystwo Wioślarzy Polonia w Poznaniu. Historia towarzystwa jest równie bogata jak historia miasta Poznania. To przekrój społeczny, obywatelski i historyczny całych rysów miasta Poznania. Samo towarzystwo powstało w 1921 roku staraniem członków, którzy wywodzili się głównie z obszarów narodowej demokracji. Polonia była jedynym towarzystwem w ówczesnej Polsce, które posiadało w swoim statucie, iż członkiem jego może być wyłącznie Polak wyznania rzymskokatolickiego, prawy obywatel. To był przełom z tej racji, że jakby przekrój społeczny wtedy w Polsce kształtował się zupełnie inaczej. To właśnie z Polonii pochodziło najwięcej powstańców wielkopolskich, najwięcej osób zginęło w II wojnie światowej. To były osoby, które przelewały swoją krew za los naszego państwa. Bardzo bogaty jest również rys sportowy towarzystwa. To z niego dotychczas pochodzili medaliści olimpijscy. Mówię tu o Grzegorzu Nowaku i Adamie Tomasiaku, którzy zdobyli brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie, ale to do dzisiaj również niepobity rekord spływu turystycznego z 1927 roku. Bracia Czamańscy, którzy przepłynęli przeszło 6000 kilometrów. No, wspaniała wycieczka nad Morze Czarne i z powrotem, bogato ilustrowana i opisywana w sporcie wodnym z tych lat. No, dodatkowo rzesze młodzieży i członków, którzy przez wiele lat byli oddani historii towarzystwa, wiele różnych pomniejszych historii, dla wielu z nich przystań przy Wioślarskiej 74 była drugim domem. Polonia po tej stronie Warty jest bodajże jedynym klubem, który posiada własność przystani. Zdobyliśmy ją po wielu latach starań sądowych. Przez wiele lat, w okresie PRL-u, nikt nie dbał o własność terenu, natomiast jakby historia naszego towarzystwa i przystani, która została wzniesiona po 2 latach od działalności, czyli absolutnie rekordowo jak na tamte czasy, w 1923 roku, pokazuje, jak wielkie było zdeterminowanie osób, które chciały stworzyć tutaj sportowy styl życia po tej stronie. To był klub, który jednoczył nie inteligencję, a osoby pracujące, robotników. To był taki klub otwarty na wszystkich. Te wspaniałe lata 20., które wtedy były, otwierały jakby rataje dopiero na Poznań. Przecież rataje nie były wtedy dzielnicą Poznania, to była mała wieś rolnicza. Po tej stronie udało się pozyskać działaczom grunt, wykupili go od ówczesnego gospodarza, który na terenie teraz pierwszej deski na osiedlu Piastowskim posiadał olbrzymie gospodarstwo rolne. I na tym terenie zbudowali swój szałas wioślarski, bo to się też tak nazywało, szałasy wioślarskie, który w tej formie jako jeden przetrwał do dnia dzisiejszego. No, wartym też podkreślenia jest fakt, że ta przystań w tym takim wyrazie, który teraz widzimy za nami, jest jedną z niewielu, która została i ocalała po II wojnie światowej w tej formie, którą teraz możemy widzieć. Natomiast ten rys, który tutaj jest pod ochroną konserwatorską, posiada przepiękne budownictwo. Niektórzy śmieją się, że jest to zamek, natomiast ta wieżyczka, która jest zwieńczeniem całej budowli, służyła głównie bezpieczeństwu wioślarzy. To dzięki niej wioślarze czy trenerzy mogli obserwować, jak wioślarze radzą sobie na rzece Warcie. W chwili obecnej przez jakby porośnięte drzewa jest to niemożliwe, natomiast jest to element jak najbardziej ukierunkowany na bezpieczeństwo trenujących. Ciekawa historia. Po prostu sami stwierdziliśmy, że jakby nasz czas już się skończył i powiedzmy już w tym sporcie pewnie jako zawodników, że to, co tam udało nam się kiedyś osiągnąć, to już osiągnęliśmy. Więcej już chyba nie ma sensu. No i stwierdziliśmy, że akurat tutaj w Polonii nie było żadnego trenera w tym momencie. Zaproponowaliśmy prezesowi, czy nie chciałby trenerów, zgodził się na to. No i tak po prostu z dnia na dzień przeszliśmy z zawodników na trenerów. No nie było w ogóle zawodników, na dobrą sprawę. Przyszliśmy do klubu, który był goły, nie miał ani jednego zawodnika.
Więc musieliśmy wszystko zorganizować od samego początku. Zacząć chodzić na nabory do szkół, no i sobie sami zorganizować grupę, bo jakby w klubie nie było nikogo. Trzeba podkreślić, że stworzenie grupy to było jakby nasze priorytetowe zadanie na początku i utrudniało dodatkowo nam sytuację to, że większość trenerów to jednak są nauczyciele wychowania fizycznego, którzy z młodzieżą mają do czynienia na co dzień. My jesteśmy specyficznymi trenerami, pracujemy w zupełnie innych zawodach, oddalonych od sportu. I ten czas, jakby, który możemy poświęcić na nabory, też mamy go zdecydowanie mniej i robimy to kosztem na pewno swojej pracy, gdzie potem musimy tam gdzieś odpracować. Ale no, stworzyliśmy grupę i mamy nadzieję, że teraz wokół tej grupy uda nam się dobierać kolejnych młodych, zdolnych wioślarzy i też koncentrować ich nie tylko na sporcie, ale też na takim rozwoju poprzez sport, edukacji. Na tym, że wioślarstwo to nie jest tylko tutaj ten wiek młodzieńczy, tylko że ono może potem w przyszłym życiu zaprocentować, że idąc na uczelnię, ono daje duże perspektywy. Także po studiach, jak ktoś sobie może wpisać, że był kiedyś, nie wiem, na Mistrzostwach Świata w wioślarstwie, to potencjalny pracodawca na pewno zainteresuje. Wiem to bo sam po sobie, bo też to było często tematem rozmów kwalifikacyjnych i dużym plusem. Początek był bardzo ambitny i powiem szczerze, że kiedy tutaj zaczęliśmy pracować, to wydawało nam się, że te 2 lata zmienią wszystko, wywrócą do góry nogami i że tutaj będziemy mieli drugą, no nie wiem, Poznanie czy drugi taki wielki klub. Nie jest łatwo w dzisiejszych czasach. Po pierwsze, wszystko jest warunkowane przez pieniądze. Sport jest naprawdę słabo opłacany. Zawód trenera to jest wymierający zawód, trenerów brakuje i wiem, że to mnie tylko motywuje. Macieja na pewno tak samo. Po prostu musimy się skupić na swojej robocie, robić to, co powinniśmy robić, nie patrzeć się na innych i to może tylko właśnie zaprezentować, bo kolejne 2 lata będą jeszcze bardziej owocne, następne jeszcze bardziej i to mnie po prostu motywuje. Myślę, jak są trudne momenty, zawsze trzeba zagryźć zęby i robić swoje dalej. Wiadomo, że nikt z tego środowiska nie robi tego ani dla pieniędzy, ani na początku też nie można myśleć o wielkich wynikach i sukcesach, bo jest to nierealne, czyli trzeba się nastawić po prostu na długotrwałą pracę, która nie zawsze na początku przynosi efekty, ale myślę, że z biegiem lat będzie coraz lepiej. Jednym z moich największych osiągnięć było brązowe wiosełko wielkopolskie, które dostałem od Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Takim drugim jakby osiągnięciem to było Mistrzostwo Województwa Wielkopolskiego, a tak to były takie no, mniejsze osiągnięcia, jeszcze pierwsze miejsce w finale B na Mistrzostwach Polski. Z moim kolegą deblowym Pawłem Wylegalskim mamy jakby zamiar startować na różnych regatach w tym sezonie i naszym celem będzie poprawianie czasów i zdobywanie jakichkolwiek osiągnięć. Te roczniki juniorzy młodsi, juniorki młodsze, juniorzy starsi to są te osoby, które już trenują jakiś czas i które na swoich zawodach, Mistrzostwach Polski będą walczyły o to, żeby pokazać, że Polonia naprawdę może wykształcić zawodników, perspektywicznych zawodników, którzy nawet jeśli nie mają warunków fizycznych, to potrafią się pokazać w walce z innymi zawodnikami z całej Polski. I na tych zawodników stawiamy, ale no staramy się jakby cały czas rozszerzać grupę i wiem dobrze po sobie, że tak naprawdę zawodnik bardzo dobry może się pojawić w każdym momencie i nie musi długo trenować, może osiągnąć sukces, a z drugiej strony zawodnik, który przez długi czas nie rokował dobrze, może nagle okazać się, dlatego warto też nad każdym się pochylić, każdemu poświęcić czas i uwagę, i zainteresowanie i to może tylko wyłącznie zaprezentować. Zarząd Towarzystwa Wioślarzy Polonia dostrzega potrzebę znaczącej rewitalizacji przystani, tak aby stworzyć zawodnikom lepsze warunki do treningu. Natomiast z drugiej strony, jako mieszkańcy Poznania, widzimy też stale niewykorzystany potencjał bulwarów nadwarciańskich. Dlatego też przez pomysł rewitalizacji chcemy stworzyć nie tylko lepsze warunki do treningów młodzieży, ale także stworzyć ciekawe, interesujące miejsce dla poznaniaków na spędzenie wolnego czasu tu nad Wartą. Pierwszym krokiem, jaki postawiliśmy w celu wprowadzenia naszej wizji w życie, było zawiązanie współpracy z biurem architektonicznym. Biuro to przeanalizowało szereg udanych modernizacji klubów sportów wodnych w takich miastach jak Bydgoszcz, Kopenhaga czy Londyn. I na tej podstawie zaprezentowano koncepcję architektoniczną, która zarówno uszanowuje
interesujące elementy architektoniczne naszej przystani, jak również dodaje nowoczesny obiekt sportowy z możliwością prowadzenia działalności gastronomicznej oraz uzupełniającą bazą noclegową. Małe kluby sportowe w Polsce dysponują niewielkim budżetem, w związku z czym aktywnie poszukujemy przedsiębiorców, którzy zainteresowani byliby długoterminową współpracą, jak również szukamy partnera społecznego, przykładowo uczelni czy dużego gimnazjum, tak aby z tej zrewitalizowanej przystani mogło korzystać jak najwięcej osób. I z rzeczy, które mamy do zaoferowania, niewątpliwym atrybutem jest bardzo dobra lokalizacja. Blisko centrum, nad pięknym bulwarem Warciańskim, miejscem rekreacji i spacerów wielu poznaniaków. Należy tutaj zaznaczyć, że plany rewitalizacji klubów wioślarskich nad Wartą doskonale wpisują się w miejskie plany przywrócenia potencjału rekreacyjnego Warty mieszkańcom Poznania w tak zwaną strategię na rzecz Warty w latach 2012-2030. Ta przystań nigdy nie uległa zalaniu, nie uległa spaleniu. Miejmy nadzieję, że to się wszystko tak bezpiecznie i szczęśliwie dla Polonii ułoży. Chociaż przez wielkie zawirowania historyczne, okoliczności przyrody również, były momenty, kiedy przystań była zagrożona. Ona była praktycznie w 50% zniszczona po działaniach wojennych, ale myślę, że Polonia jako taki mały klub potrafi się odrodzić jak Feniks z popiołów. I to jest chyba najważniejsze, że ci wszyscy ludzie, którzy tutaj trenują, czują tę przynależność do tej małej społeczności, żyją nią i miejmy nadzieję, że tak będzie po wsze czasy.